Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotuję risotto na 3 sposoby. Tego jeszcze nie jadłem, to seria, w której przygotowuję przepisy po raz pierwszy, po to, żeby pokazać Wam, że gotowanie to nic trudnego i każdy może eksperymentować w kuchni. Dzisiaj przygotowuję risotto z groszku, którego wcześniej jadłem, risotto z cukinii, którego wcześniej jadłem. Jeszcze na koniec pokażę Wam, jak przygotować naszą gotową mieszankę do risotto z borowikami. Bazą każdego risotto jest bulion. Ja użyję bulionu warzywnego. Tutaj dałem kopiatą łyżkę bulionu, koło litra wody. Jeżeli chodzi o ryż do risotto, warto używać typowego ryżu do risotto, ponieważ taki typowy ryż do risotto, jak na przykład Arborio, zawiera dużą zawartość skrobi, dzięki czemu risotto jest bardziej kremowe. I tu jest też taka ważna uwaga, ryżu do risotto nie należy płukać przed użyciem, bo właśnie tą skrobię wypłukamy wtedy. Jeżeli chodzi o resztę bazy, też przy okazji pokażę Wam, jak przygotować taką bazę do risotto. Jeżeli będziecie chcieć przygotować risotto z dowolnym dodatkiem, na przykład z krewetkami, z łososiem, z kurczakiem, to będziecie wiedzieć już, jak to przygotować. Zaczniemy od podsmażenia cebulki, czosnku na oliwie, potem dodamy 200 g ryżu, 225 g dodatku, czyli 225 g groszku albo cukinii. I to wszystko razem wymieszamy. Zresztą zaraz zobaczycie. Tutaj poszatkowałem 2 ząbki czosnku, jedną taką średnią cebulkę w drobną kostkę. Zblendowałem 225 g groszku. Jeżeli groszek nie chciałby Wam się zblendować, można dać łyżkę wody i powinno pójść dużo sprawniej. A tutaj starłem na tarce na dużych oczkach cukinię 225 g. Również jest w przepisie. Ja tutaj przygotowuję wszystko z połowy składników, ponieważ będę robić jednocześnie 2 risotto naraz. Chciałem też Wam podziękować za aktywność pod ostatnimi filmami. Było bardzo dużo komentarzy, bardzo dziękuję. Razem stworzymy jeszcze lepszy kanał kulinarny. Bardzo Wam za to dziękuję. Mam dla Was kolejne rozdanie. Dajcie znać proszę w komentarzach, czego chcielibyście więcej na tym kanale. Mam dla Was takie fajne koszulki z naszym musem kokosowym z tyłu. Z osób, które skomentują ten film, dadzą znać, czego chciałyby więcej. Wybiorę 2 osoby, które otrzymają taką koszulkę. Szczegóły będą w opisie. Nagrzewamy patelnię, ale nie za bardzo, żeby nie spalić cebulki. Solidna warstwa oliwy. I zeszklimy sobie cebulkę z 2-3 minutki. Cebulka wygląda na gotową, dodajemy jeszcze czosnek i podsmażamy też parę minut. Gdy czosnek będzie gotowy, dodajemy ryż. Arborio to jest taki krótki, dość okrągły ryż. Podsmażamy go też parę minut, aż będzie cały w tłuszczu i przeźroczysty. Ryż mamy gotowy. Przygotowanie risotto polega tak naprawdę na takim gotowaniu ryżu w bulionie i dodawaniu go porcjami, żeby ryż cały czas się gotował, ale żeby jednak tego bulionu nie było za dużo. Tutaj mam 200 g ryżu. W mojej ocenie jest to taka idealna porcja dla 2 osób. Do przygotowania risotto będzie potrzebne około 700 ml bulionu. Gdy robicie risotto po raz pierwszy, można tego bulionu przygotować na wszelki wypadek więcej, ale też lepiej nie przesadzać, bo ryż do risotto ma być delikatnie twardy, taki al dente, nie może być rozgotowany. Dodajemy to w 3, 4, 5 partiach. Pierwsza może być troszeczkę większa, zresztą zobaczycie. Bulion nam się powoli wchłania, cały czas go mieszamy. I gdy bulion nam wchłonie się, będzie już taki ryż bardziej kleisty, dodam kolejną porcję bulionu. Ryż jest już półtwardy, także rozłożę go na 2 patelnie. Na każdej patelni przygotujemy risotto z jednym dodatkiem. Też pamiętajcie, że jak dodajecie bulion, warto go przed każdym dodaniem zawsze wymieszać, ponieważ bulion lubi się rozwarstwiać. Jeżeli Wam się podoba taki format, chcecie więcej filmów w formule 3 sposoby na, zostawcie proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. Okej, dzielimy risotto na pół. Do każdej patelni dodajemy jeden dodatek.
ostatni krok to jest spora dawka parmezanu. Pamiętajcie o tym, żeby nie rozgotowywać risotto. Risotto musi być delikatnie twarde, takie al dente. Obydwa risotta gotowe. Jeżeli chcecie przygotować roślinną wersję risotta, śmiało możecie użyć zamiast parmezanu płatków drożdżowych. Ja już te risotta próbowałem w trakcie przyrządzania. Tak wygląda risotto z cukinią, tak z groszkiem. Zanim je spróbowałem, byłem przekonany, że moim faworytem będzie risotto z groszkiem. Jest dobre, ale z cukinią jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Średnio lubię cukinię. Ale z ryżem mi bardzo smakuje, także tą wersję szczególnie Wam polecam. A teraz przygotujemy risotto z borowikami. Jest to nasz gotowy produkt. Warto mieć takie tak naprawdę 1, 2, 3 słoiki w szafce, zawsze na awaryjną sytuację, na jakąś nieplanowaną randkę gości, czy po prostu leniwy obiad w niedzielę, jeżeli nie chce nam się wychodzić z domu. Do przygotowania naszego risotto będzie potrzebne risotto, jeden słoik, 700 ml wody. Jeżeli nie macie miarki, nic się nie przejmujcie, są to dokładnie dwa takie słoiki, także możecie je w bardzo prosty sposób odmierzyć. Nagrzewamy patelnię, ale też nie za bardzo. Solidna porcja oliwy i podsmażymy całość. W składzie naszego risotto jest ryż arborio, bulion warzywny i to są borowiki, czyli... A przepraszam, się coś zamyśliłem. Borowiki to są inaczej prawdziwki, czyli risotto z prawdziwkami albo z borowikami. I teraz delikatnie tak mieszamy, żeby cały ryż był tłusty w oliwie. Chwilkę to podsmażamy i będziemy dodawać nasz bulion, również już nie bulion, tylko sam wrzątek. Bulion mamy tutaj. Na koniec mam dla Was jeszcze jedną wskazówkę. Ustawcie temperaturę tak, że jeżeli mieszacie risotto, to nie klei Wam się, nie przykleja się ryż do dna. Wtedy risotto się nie przypala i wychodzi takie fajne, sprężyste. Ostatni krok, tym razem właśnie zrobimy, ale kurczę, zakręcony słoik. Z płatkami drożdżowymi zamiast parmezanu. I zobaczycie, jak te płatki się zapiekają podobnie do sera. Czymś takie klejące. I risotto gotowe. Dzięki, że oglądaliście do końca i pamiętajcie, proszę o łapce w górę, jeżeli chcecie więcej podobnych materiałów. Dzięki, cześć!